Składy. Alerty i polecenia giełdowe. Na czas. Zawsze. Dzisiaj jest niedziela, 19 kwietnia. Ja się nazywam Robert Richter i zapraszam na krótkie, rynkowe podsumowanie mijającego tygodnia. Najciekawszym punktem tygodnia, i to z całkiem nieoczekiwanego powodu, była konferencja Europejskiego Banku Centralnego, która tym razem odbyła się w środę. Wydarzenie to mimo wszystko nie wpłynęło na giełdy, które zostały w tym tygodniu dość mocno przecenione. Środową konferencję zakłócił incydent z atakiem pewnej aktywistki, która obrzuciła Mario Draghiego konfetti, wykrzykując przy tym populistyczne hasła. Po chwilowym zamieszaniu konferencja została wznowiona, jednak ostatecznie Draghi niczym nie zaskoczył, ale też żadnych niespodzianek nie oczekiwano. EBC prowadzi teraz skup aktywów i będzie monitorował jego skuteczność oraz napływające z gospodarki dane. Zła sytuacja Grecji, którą opisywałem poprzednio, uległa w tym tygodniu pogorszeniu, kiedy MFW odrzucił prośbę Greków o przesunięcie wymaganej płatności. Na rynku pojawia się coraz więcej informacji dotyczących tworzenia scenariuszy bankructwa Grecji oraz jej opuszczenia strefy euro, ale na ile one są prawdziwe, a na ile to jest tylko negocjacyjna gra, nie wiadomo. Sprawę pogarsza fakt, że Grecy wciąż nie otrzymali ostatniej transzy wsparcia ze strony trojki, która zostanie przekazana dopiero w wypadku zatwierdzenia planu reform. Europejskie indeksy zanotowały w ostatnich dniach szeroką korektę. Najmocniej tracił najsilniejszy w ostatnich tygodniach DAX. Tutaj mieliśmy ponad 4% wyprzedaż oraz parkiety we Włoszech i Hiszpanii. Bardzo pozytywnie na tym tle wypadł WIG20, który w ujęciu tygodniowym zyskał około 1%. W tym tygodniu poznaliśmy ważne informacje na temat inflacji w Polsce. Wartość wskaźnika CPI zarówno w ujęciu całościowym, jak i bazowym rozczarowywały. Opublikowane w środę CPI wykazało spadek cen o 1,5% rok do roku i jest to wartość gorsza od prognoz, ale lepsza w porównaniu z miesiącem wcześniej. Inflacja bazowa okazała się z kolei niższa zarówno od prognoz, jak i w wartości z zeszłego miesiąca i wykazała jedynie symboliczny wzrost cen o 0,2%. W środę swoją konferencję miała również Rada Polityki Pieniężnej, ale zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe pozostawione zostały na dotychczasowym poziomie. Już na poprzedniej konferencji Rada zakomunikowała chęć zakończenia cyklu obniżek, w związku z czym w przypadku braku negatywnych informacji z gospodarki możemy liczyć, że stopy procentowe nie zostaną już obniżone. WIG20 poradził sobie w tym tygodniu bardzo dobrze i w pełni zrealizował scenariusz, o którym mówiłem w zeszły piątek. Teraz jednak po silnej przecenie na koniec piątkowej sesji wydaje się, że poniżej poziomu 2500 punktów pozostaniemy jeszcze przez jakiś czas. Niemniej wygląda na to, że główny warszawski indeks wrócił do łask, a sprzyjające otoczenie makro sprawi, że w kolejnych tygodniach zobaczymy dalsze wzrosty. Przechodzimy już teraz do Waszych spółek. Na dzisiaj mamy ich aż 10, w tym jedną z rynku amerykańskiego, czyli zaproponowaną przez Leszka Pandorę Media. Ta firma jest notowana na nowojorskiej giełdzie dopiero od 2011 roku, więc nie mamy dostępnej zbyt dużej historii notowań, ale widzimy kilka ważnych rzeczy, czyli możliwy koniec bardzo głębokiej korekty trendu wzrostowego z 2013 i 2014 roku. Możliwy dlatego, że dotarliśmy i zareagowaliśmy w ważnej strefie wsparcia, a dodatkowo cena przebiła spadkową linię trendu tej korekty. Na kupno na długi termin ten moment wydaje się całkiem niezły, oczywiście z odpowiednim zabezpieczeniem, natomiast cena może mieć problemy w tych dwóch strefach podażowych, które narysowałem, czyli kiedy do nich dotrze, uważamy. Następnie mamy trzy firmy, które przełożyliśmy z ostatniej wideoanalizy, czyli Polnord, Cyfrowy, Polsat i Kolian. Pierwsza z nich, Polnord, znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym i tak na te akcje należy patrzeć. Obecnie docieramy do jednej z linii narysowanych przez Skobera, więc wiele wskazuje na to, że zobaczymy wreszcie jakąś korektę ostatnich wzrostów. Kupno generalnie odradzam, bo mamy trend spadkowy, ale jeżeli komuś bardzo zależy, to może o tym pomyśleć, kiedy cena przebije czerwoną strefę, bo wtedy potwierdzi nam się ostatni dołek, a to zaburzy tendencję coraz niższych szczytów i dołków dla trendu spadkowego. Cyfrowy Polsat zareagował kilka tygodni temu na strefę wyrysowaną przez Skłabera, ale teraz widać, że kupujący nie mają zbyt wiele siły, żeby ciągnąć cenę dalej do góry. Tak długo jak utrzymujemy się powyżej czerwonej linii, to wszystko jest ok, ale w przypadku jej przebicia w dół cena może ponownie spaść do testowanej wcześniej strefy, a wtedy wyrysuje się formacja trójkąta spadkowego, co będzie zapowiadało dalsze spadki.
Na Kolianie z kolei widzimy ciągłą, dość szeroką konsolidację, a cena podchodzi obecnie po raz trzeci pod poziom 3,60 zł, czyli bardzo silną strefę podażową. Bez przebicia tej strefy nie ma mowy o dalszych wzrostach, ale też kiedy cena pokona ten poziom, będziemy mieli jeszcze przed sobą okolice 4 zł i 4,60 zł. Mimo to wygląda na to, że cena prędzej czy później zacznie rosnąć, bo ostatnie dołki pojawiają się coraz wyżej, a więc rośnie presja na przebicie 3,60 zł. Teraz Getin. Tutaj sytuacja w drugim terminie wygląda bardzo słabo, ale w krótkim nie jest szansa na zatrzymanie ostatniej długiej fali wyprzedaży, bo cena zaczęła budować bazę pod odbicie. Kupno tych akcji to ryzykowna sprawa, ale przy odpowiednich wiatrach, jeżeli się oczywiście zabezpieczymy, to może dać w krótkim terminie całkiem przyzwoity zwrot. Oczywiście konieczne jest przebicie narysowanej przez Schwabera strefy w okolicach 2,40, chociaż ewentualne sygnały spadkowe, jakie cena może dać w tej okolicy, powinny zwiększyć naszą czujność, bo to też jest dobre miejsce na zakończenie korekty wzrostowej. Następna spółka to Telforce One. Tutaj widzimy wybicie z wzrostowego kanału cenowego i test tego wybicia. Fakt, że cena odbiła się od tej strefy wsparcia, daje nam wskazówkę, że to mogło być jedynie fałszywe wybicie. Jednak teraz wszystko zależy od zachowania ceny na linii kanału cenowego. Jeżeli będzie dawać dobre sygnały, to jest szansa, że wrócimy do trendu wzrostowego. Jeśli nie i w następnych tygodniach dalej będzie spadać, to najprawdopodobniej po raz drugi dotrzemy do tego wsparcia, a wtedy szanse na odbicie są już dużo mniejsze. Na Integerze cały czas szukamy zakończenia długoterminowej korekty. Czy to jest dobry moment? Być może tak, bo kupujący znaleźli się nieco wcześniej i cena nie spadła po raz drugi do poziomu tego dołka, ale kupowanie już teraz byłoby bardzo ryzykowne. Znacznie lepiej poczekać, aż cena wybije ten szczyt, bo zobaczymy wtedy możliwy początek trendu wzrostowego. Oczywiście uważamy na wszystkie narysowane przez Schwabera strefy, choć ja szczególną uwagę radzę zwrócić na tą i na tą tutaj. Teraz Asbis. Tu również szukamy zakończenia korekty i podobnie jak na Integerze mamy na to szansę. Jeżeli uda się przebić ten szczyt, to jest szansa na początek trendu wzrostowego. Ja wiem, że to jest daleko od ceny, ale teraz tak naprawdę nie jesteśmy nigdzie i w tym momencie bardzo trudno ocenić, jak zachowają się akcje. Jeśli zaś cena będzie spadać i przebije złoty 35, to wtedy z dużym prawdopodobieństwem stracimy kolejne 30 groszy i spadniemy do około złotówki. Także te dwa poziomy są teraz dla nas szczególnie ważne. Z jednej strony ten szczyt, a z drugiej ten dołek. Na koniec zostało nam Briu, jeśli tak się czyta nazwę tej firmy, i Talex. Tej pierwszej niestety nie przeanalizujemy, ponieważ historia notowań jest o wiele zbyt krótka, a po drugie spółka ta jest teraz mało płynna, przez co analiza techniczna może dawać błędne sygnały. Talex z kolei reagował niedawno w okolicach tego szczytu, przez co ta korekta jest naturalna, no i takim idealnym miejscem, aby się ona zakończyła, są okolice nieco poniżej 19 zł. Jeżeli cena spadnie tam za jakiś czas, zareaguje i da odpowiednie sygnały. Warto przemyśleć zakup tych akcji, bo w perspektywie będziemy mieli co najmniej 50% wzrosty. Na dzisiaj to już wszystko. Następna wideo analiza pojawi się nie w niedzielę, a w poniedziałek, ale o wszystkim zostaniecie oczywiście poinformowani mailowo. Jeżeli macie propozycje na kolejne spółki, to zapraszam do wypisywania ich w komentarzach pod wideo. Teraz już dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.